Witam Cię serdecznie. Zajmiemy się dzisiaj częścią rachunku prawdopodobieństwa, konkretnie wstępem do rachunku prawdopodobieństwa. Rachunek prawdopodobieństwa jest to dział, który jest niesamowity po prostu. Jest to niesamowita zgłębianie tajnik właśnie kombinatoryki czy rachunku prawdopodobieństwa. To są rzeczy piękne, po prostu cudowne, zwłaszcza, że w tym właśnie dziale można pokazać, że matematyka jest wykorzystywana praktycznie w każdej dziedzinie życia. Dlatego jest to nietypowy dział, troszkę inny od pozostałych działów w matematyce. Jedni uważają, że jest to bardzo prosty dział, inni uważają, że jest to bardzo, bardzo trudny dział. Wymaga myślenia, więc jeżeli uczysz się tak wzór, podstaw do wzoru i tak wygląda Twoja nauka matematyki, to ten dział nie jest dla Ciebie. Ale jeżeli myślisz, myślę, więc jestem bardzo ważne w życiu, trzeba myśleć. We wszystkim, jakiekolwiek decyzje podejmujemy w życiu, trzeba myśleć. A w rachunku prawdopodobieństwa trzeba całkowicie myśleć. Po prostu nie da się nie myśleć, bo inaczej zadań nie zrobimy. Dzisiaj będziemy się zajmować regułą mnożenia i regułą dodawania, czyli tak jakby powiedziałam, wstępem do rachunku prawdopodobieństwa, ale nie można brnąć dalej w tą krainę rachunku prawdopodobieństwa, jeżeli nie zrobimy reguły mnożenia i dodawania. Na poziomie podstawowym, na maturze, fajnie by było, żebyś regułę mnożenia i regułę dodawania opanował w stopniu wystarczającym. Co ja Ci tutaj na początek będę tłumaczyła? Będę od razu tłumaczyła na zadaniach. Dlaczego? Dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, reguła mnożenia, to będziemy mnożyć. Reguła dodawania, to będziemy dodawać. Więc mnożyć i dodawać, myślę, że umiesz. Jedyne co, to to, że będziemy tutaj używać takiego zapisu. Na konkretnych zadaniach ze mną będę tłumaczyła, bo tak nie będę Ci tłumaczyła nie wiadomo na czym. Na przykładzie, młodzież rozumie, jak się tłumaczy na przykładzie. Będą to różne zadania, będą zadania z rzutu kostką, z rzutu monetą, będą zadania z ustawiania. Zobaczysz, jak będziemy je po kolei robić. Zatem do dzieła. Zadanie numer jeden. W barze, najpierw może zapiszę zadanie numer jeden. W barze można zamówić 10 rodzajów lodów, 8 rodzajów napojów i 5 rodzajów ciast. Ja może to zapiszę. 10 lodów, 8 napojów i 5 ciast. To jest tak zwane zadanie na rozgrzewkę, czyli zadanie, żeby Cię od razu nie wystraszyć, nie? Zadanie, z którym spotkasz się w życiu codziennym. Tak jak powiedziałam, to piękno tej reguły mnożenia kombinatoryki jest to, że możemy spotkać to wszędzie, gdziekolwiek się obrócimy. Więc 10 lodów, 8 napojów, 5 ciast. Oczywiście mamy w domyśle, że będą to różne lody, czyli na przykład, że będą to lody truskawkowe, lody śmietankowe, lody bakaliowe i będzie ich 10 rodzajów. Oraz, że będzie to 8 napojów, na przykład Coca-Cola, na przykład Sprite, Fanta, sok pomarańczowy i tak dalej. Będzie to 8 różnych napojów. 5 rodzajów ciast, czyli też mówię różnych, na przykład sernik, na przykład szarlotka, co jeszcze lubisz, jakieś ciasto z bezami, no cokolwiek będzie, prawda? Więc obojętnie jaki. I teraz odpowiemy na pytanie w podpunkcie A. Na ile sposobów można zamówić deser składający się z 3 różnych pozycji? Oczywiście w domyśle mam tu na myśli 3 różne pozycje, to znaczy, że mam na myśli lody, podpiszę, że mam na myśli napój i mam na myśli ciastko. Różne pozycje. To znaczy, nie chodzi mi o to, że ja zjem 3 razy lody, tylko mają być różne pozycje, czyli mam mieć lody, napój, ciastko. Zauważ, co ja zrobiłam. Na pewno myślę, że już widzisz. Narysowałam Ci 3 kratki. Otóż tak to będzie. Będziemy mówić o tym, że lody zajmują 1. pozycję. Napój zajmuje 2. pozycję, a po napoju kupię sobie ciastko. Tu jest bardzo ważne, żeby to dobrze zapisać, bo dzięki temu dobrze policzymy. No więc zadanie prościutkie, prawda? Ile mam rodzajów lodów? 10. Wpisuję w tą karteczkę 10. Ile mam napojów? 8. Wpisuję 8. Ile mam ciast? Wpisuję 5.
Można by było oczywiście pewnym drzewem narysować, pokazać, ale myślę, że nie będzie na to potrzeby. Popatrz, ja lód, na przykład truskawkowy, mogę zamówić z napojem, na przykład ze Sprite'em, ale mogę zamówić z Coca-Colą, mogę zamówić z sokiem pomarańczowym, czyli ja mam bardzo dużo możliwości. I tu się pojawia temat naszego spotkania. Reguła mnożenia, czyli będziemy mnożyć. Mnożymy ilość rodzajów lodów razy ilość różnych napoi razy ilość różnych ciastek. Oczywiście jak to pomnożymy, to dostaniemy 80 razy 5, czyli 400. No, ciężko jest czasem uwierzyć, że wynik będzie taki duży, 400, nie? Ciężko jest to po prostu sobie wyobrazić, że aż 400 to będzie taki wynik, że aż 400 jest możliwości. No tak się składa, że właśnie w regule mnożenia, w ogóle w rachunku prawdopodobieństwa, te liczby czasem takie pośrednie, które wyliczamy, są duże, czasem małe. No zależy od tego, jakie są dane wprowadzone w zadaniu. Dobrze, podpunkt B. Na ile sposobów można zamówić deser składający się z, czytamy dobrze, lodów, czyli musi być lód, tak? I napoju, czyli musi być napój, lub, czyli albo biorę taką kompozycję lód z napojem, albo biorę kompozycję ciastko, popatrz, z napojem. I teraz tak, no oczywiście lodów mamy 10, wpisuję 10. Oczywiście napojów mamy 8, wpisuję 8. Wiadomo, że jak ja biorę ten komplet, tak, bo ja sobie chcę zrobić lody z napojem, to ja będę musiała pomnożyć, żeby uwzględnić wszystkie ewentualności. No ale ja mogę też wybrać inną ewentualność, ciastko, czyli 5 razy napój, czyli 8. I teraz tutaj pojawia się druga część tematu lekcji. Reguła dodawania. Popatrz, reguła dodawania jest połączona tutaj z regułą mnożenia, bo oczywiście mnożyć musimy. Ale ja albo taki komplet sobie zamówię lody z napojem, albo sobie zamówię ciastko z napojem. Czyli jak ja zamówię taki komplet albo taki, to znaczy, że ja mogę mieć to lub to. A w tym wypadku właśnie załatwia nam to reguła dodawania. Czyli albo wybiorę to, albo to. Czyli bardzo dużo mamy tych kompletów, prawda? Ale składających się oczywiście z dwóch pozycji. No więc to liczę dalej. 10 razy 8, 80, dodać 5 razy 8, to jest 40, no i wynik oczywiście jest 120. Mamy 120 możliwości wybrania albo lodu z napojem, albo ciastka z napojem. Za chwileczkę przejdziemy do zadania numer 2. Zadanie numer 2. Kolejne zadanie, które specjalnie dla Ciebie dobrałam. Myślę, że powinno Cię również zaciekawić. Otóż pewna pani ma w domu 5 różnych kapeluszy, 7 różnych szalików i 2 pary różnych rękawiczek. Ile dni może chodzić do pracy różnie ubrana, mając na sobie zawsze kapelusz, szal i rękawiczki? No to wypiszmy sobie. Czyli tak, mamy w domu 5 pani, ma w domu 5 kapeluszy, ma 7 szalików i 2 pary rękawiczek. I 2 pary rękawiczek. I pytanie, ile dni może chodzić różnie do pracy ubrana, mając do dyspozycji właśnie tutaj te kapelusze, szaliki i rękawiczki? Mówiąc Ci, że mamy 5 kapeluszy, mam na myśli, że może być kapelusz zielony, kapelusz czarny, kapelusz seledynowy, kapelusz purpurowy, kapelusz złoty. Mając na myśli 7 szalików, no to też mogę mówić, że jest szalik na przykład biały, szalik czarny i tak dalej. Mając na myśli 2 pary rękawiczek, mamy na myśli na przykład skórzane czy rękawiczki z bawełny. I ta pani zawsze zakłada komplet. Czyli będziemy rysować 3 kreseczki. Pierwsza kreska oznacza kapelusz. Ja, tłumacząc zadanie z reguły mnożenia, czy też później z rachunku prawdopodobieństwa, zawsze kratki będę podpisywała. Dlatego, że wiesz, co oznacza wtedy ta kratka. Pierwsza kratka to jest kapelusz. Druga kratka to jest szalik wybrany.
I trzecia klatka to jest wybrana para rękawiczek. I teraz, no kapeluszy jest 5, no to jedną z 5 możliwości wybierze, prawda? Dalej, szalików jest 7, no to mnożymy razy 7. Dalej, par rękawiczek mamy 2, czyli mnożymy razy 2. Reguła mnożenia, ponieważ ja na przykład do kapelusza żółtego mogę ubrać rękawiczki albo bawełniane, albo ze skóry. Tych możliwości jest dużo. Mogłabym tutaj Ci przedstawić drzewo możliwości, ale myślę, że nie ma potrzeby, bo to jest dosyć pojęcie proste, intuicyjne, zgodne oczywiście z tym tematem, który teraz analizujemy, regułą mnożenia. Czyli 5 razy 7, 35, razy 2, 70. Czyli jaką będziemy mieć odpowiedź? No taką, że ta pani może chodzić aż 70 dni w różnej kompozycji. To znaczy, pamiętaj, wystarczy, że ona zmieni kapelusz zielony na kapelusz purpurowy, a reszta będzie bez zmian i to już jest inny zestaw. Wystarczy, że zmieni rękawiczki skórzane na rękawiczki bawełnione i to już będzie inny zestaw. To jest bardzo ważne, żebyś doskonale rozumiał zestaw. To nie znaczy tylko kapelusz, to znaczy cały komplet. Ale jak wystarczy, że zmienię jedną z rzeczy, to już jest inny zestaw. Dobrze, teraz zrobimy zadanie numer 3. Mam tutaj miejsce, więc zrobimy. I czytam. Rzucamy 3 razy symetryczną monetą. Symetryczną monetą to znaczy taką standardową monetą, w której prawdopodobieństwo, że wyrzucę orła, czy wyrzucę reszkę, jest takie samo. Chodzi o to, żeby był odpowiedni środek ciężkości tej monety. Mam na myśli tutaj zwykłą, normalną monetę. Czy to będzie dolar, czy to będzie euro, czy to będzie złotówka, 2 złote, nie ma to kompletnie znaczenia. Czyli co mi może wypaść? No może mi wypaść orzeł, albo może mi wypaść reszka. Będziemy zapisywać orła jako O, reszkę jako R. Później będziesz to widział, jak będziemy już rozwiązywać bardziej zadania z rachunku już typowe prawdopodobieństwa. I pytanie, ile jest wszystkich możliwych wyników tego doświadczenia? Czyli ile razy rzucamy? Napiszemy tutaj 3 razy rzucamy. No to jak należy to potraktować? Żebym mogła rzucić 3 razy monetą, to ja najpierw muszę rzucić raz. Czyli rysuję pierwszą klatkę. I podpisuję, że pierwsza klatka to jest pierwszy rzut. No to co ja mogę wyrzucić? No rzucam monetą, może mi wypaść albo orzeł, albo reszka. Czyli ile mam możliwości? 2. Czyli więc wpisuję 2. No to rzucam teraz drugi raz. No więc rysuję klatkę, drugi rzut. Znowu, ile mam możliwości? No albo mi wypadnie orzeł, albo mi wypadnie reszka, czyli znowu 2. No to rzucam trzeci raz, trzeci rzut. I znowu, ile mam możliwości? No znowu, albo orzeł, albo reszka. Zakładamy oczywiście, że moneta nie spadnie mi kantem, prawda? Czyli zakładamy, że albo będzie to orzeł, albo reszka. No to znowu 2. No i teraz oczywiście wkładamy tutaj mnożenie i mnożymy. 2 razy 2 razy 2 to jest 8. Czyli jest 8 możliwości takich, że jak 3 razy rzucamy, to mamy 8 różnych możliwości. Mogę Ci oczywiście podać kilka z nich. Orzeł, orzeł, orzeł. Pierwszy przypadek. Reszka, reszka, reszka. Następny przypadek. Orzeł, reszka, reszka. Następny przypadek. Reszka, orzeł, reszka. Mógłbyś sobie to wszystko wypisać. I wtedy przekonasz się, że będzie 8 możliwości. Jeżeli nie jesteś do końca pewny, to możesz sobie właśnie tutaj wypisać. Ja oczywiście, jak coś tłumaczę, no to wiadomo, że staram się to zrobić jak najprostszym sposobem. Jeżeli nie ma potrzeby wypisywania, to po prostu nie wypisujemy. No, to teraz zrobimy zadanie numer 4, które jest bardzo podobne do zadania numer 3, tylko teraz zauważ, będziemy rzucać 2 razy monetą i 4 razy kostką. Wiesz, o jaką kostkę mi chodzi? Taką do gry. Na pewno jak będąc z dzieckiem grałeś w gry planszowe. To taka kostka, na której są oczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I rzucamy. No to proszę bardzo. Pierwszy rzut to będzie pierwszy rzut monetą. Ja będę pisała może pierwszy rzut i tutaj w nawiasie moneta.
Drugi rzut to będzie też monetą, czyli napiszę Ci drugi rzut w nawiasie moneta. Tak? Następnie rzucam jeszcze cztery razy. No to rzucam raz, dwa, trzy, cztery, tak już od razu napiszę. I tu mam kostka, 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 kostka. Oczywiście mogę tak samo tu zaznaczyć, że po kolei piąty rzut tym razem kostką, szósty rzut tym razem kostką. Oczywiście jak uważasz, że to Ci jest niepotrzebne, to tego nie musisz podpisywać. Ja podpisuję, żebyś mógł sobie to spokojnie analizować. Czyli rzucam monetą, to już wiemy. Moneta ile ma możliwości? No albo orzeł, albo reszka, czyli dwie. Wpisuję dwa. Raz. Rzucam dalej monetą. Czyli znowu dwie możliwości. Dalej raz. Teraz rzucam kostką. No to jak kostką? No to kostka ma sześcianek. Tak jak sześcian. Czyli może być 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek. Czyli 6 możliwości. No to kolejny raz kostką. Znowu 6 możliwości. Kolejny raz kostką. Znowu 6 możliwości. Kolejny raz kostką. Znowu 6 możliwości. No i teraz przy użyciu na przykład kalkulatora możemy to pomnożyć. 2 razy 2 razy 6 razy 6 razy 6 razy 6. To jak policzysz, będzie 5184. No jest to wynik dosyć duży, prawda? Nie jest taki wynik jak we wcześniejszych przykładach, ale przecież wiesz, że na maturze możesz mieć kalkulator prosty. A kalkulator prosty oczywiście bardzo szybko to Ci wyliczy, jeżeli nie umiesz w głowie. Zadanie numer 5. Dosyć ciekawe. W szkole możesz się z tym spotkać oczywiście, ale nie tylko. W teście jest 10 pytań z możliwymi odpowiedziami tak lub nie. Student wybiera jedno pytanie, a później do niego odpowiedź. Na ile sposobów może to zrobić? Zadanie piąte, ja Ci wypiszę, co tu jest podane. Czyli mamy 10 pytań, tak? I na każde z pytań możemy odpowiedzieć albo tak, albo możemy odpowiedzieć nie. I teraz, student wybiera jedno pytanie, to jest bardzo ważna ta relacja tutaj, że najpierw wybieramy jedno pytanie, a później do niego odpowiedź. Zatem, ile kratek będziemy rysować? Będziemy rysować tyle, ile mam tutaj, widzisz, pewnych relacji. Najpierw wybieram sobie pytanie, czyli jedna kratka to jest pytanie, tak? A później wybieram odpowiedź. I zauważ, może to się nie zgadzać z życiem codziennym, ponieważ jak wybieram pytanie, to ja, ktoś mi je zadaje, to ja wiem, czy ja to umiem, czy nie umiem, tak? Ale my tutaj zakładamy sytuację losową, czyli że po prostu nie wiemy, jakie tam pytania i chcemy wszystkie możliwości, jakie mogłyby wszystkie możliwości być, odpowiedzi, prawda, wyboru pytań, a później do tego pytania wyboru odpowiedzi. Czyli pytań mogę wybrać ile? Mogę wybrać jedno pytanie z 10, czyli wpisuję 10 razy i teraz do pytania wybieram odpowiedź. No, jaki mam wybór? Tak, bądź też nie. Czyli ile możliwości? No, 2. I dajemy wynik 10 razy 2 to jest 20. Oczywiście obliczenie jest bajecznie proste, ale tu chodzi o to, żebyś umiał narysować kratki, wiedział, ile tych kratek narysować i odpowiednio je podpisać i obliczyć. No to zróbmy wspólnie zadanie numer 6. Mam trochę miejsca, więc możemy jeszcze tutaj napisać na tablicy. I brzmi ono tak. Bardzo ciekawe oczywiście. Trzy koleżanki weszły do pijalni soków owocowych. W sprzedaży było 5 rodzajów soków, i każda wybrała dla siebie jeden sok. Ja napiszę trzy koleżanki, żanki, tak. I oprócz tego dopiszemy, że 5 rodzajów soku, tak. Czyli mam tu na myśli tak, że mogła wybrać sok pomarańczowy, sok brzoskwiniowy, sok truskawkowy, sok morelowy, sok z czerwonej na przykład porzeczki. I teraz podpunkt A, tutaj mamy trzy podpunkty, zobaczysz jak bardzo są one do siebie podobne, a będą zupełnie inne wyniki. No to podpunkt A. Na ile sposobów mogły one wybrać te soki? Czyli wyobraź sobie sytuację, że one po prostu podchodzą do baru i zamawiają sobie te soki. No więc nie podchodzą wszystkie na raz, tak? Tylko najpierw podchodzi pierwsza dziewczynka. No więc ja zaznaczę dziewczynka pierwsza. Później podchodzi druga dziewczynka. Dziewczynka druga.
Później podchodzi trzecia dziewczynka, no to zapiszę to tą dziewczynkę trzecią. I teraz w podpunkcie A chodzi o to, że pytają nas, na ile sposobów mogły wybrać te soki. Czyli pierwsza dziewczynka, proszę bardzo, ile ma soków do wyboru? No oczywiście, że jeden z pięciu. Druga dziewczynka, ile ma soków, rodzajów do wyboru? No tak samo, jeden z pięciu. I trzecia dziewczynka ma ile soków do wyboru? No też jeden z pięciu, prawda? No i zapisujemy wynik 5 razy 5, 25 razy 5, 125. Zauważ, że w tym przypadku są takie przypadki, że wszystkie dziewczynki mają taki sam sok. Na przykład dwie dziewczynki mają taki sam sok, a trzecia ma inny. Może być przypadek, że każda ma inny sok, tak? Różne możliwości, czyli w tym podpunkcie A mamy zawarte wszystkie możliwości, jakie się nam mogą trafić. No to teraz przeczytajmy wspólnie podpunkt B. Podpunkt B brzmi następująco. Ile jest możliwości wyboru przez nie tego samego soku? Czyli rysujemy. Podchodzi do baru dziewczynka pierwsza, podchodzi dziewczynka druga, podchodzi dziewczynka trzecia. I teraz zauważ, mają wybrać ten sam sok. Załóżmy, że pierwsza jest Basia. Basia jest szefową tej drużyny i ona podchodzi i wybiera sok. Ile możliwości ma wyboru tego soku? No oczywiście, że pięć, prawda? Wybierze jeden z pięciu rodzajów. Ale zaraz za Basią podchodzi Ania. Ania jest nieśmiała i załóżmy, ona chce, ja poproszę to, co Basia. To czy ona ma wybór? Oczywiście, że nie. Basia wybrała, ona miała wybór, ale Ania wyboru nie ma. To, co Basia. Czyli ona ma tą jedną możliwość, co Basia. No a za nimi jest Zosia, która też jest nieśmiała. To ja poproszę to, co dziewczynki wcześniej. Czyli ona też nie ma wyboru. Czyli wpisujemy 1. Czyli jak to pomnożymy, 5 razy 1 razy 1, wyjdzie nam 5. Popatrz, dużo mniej, dlatego że tylko ta pierwsza szefowa miała wybór. Dobrze, podpunkt C teraz mamy taki. Ile jest możliwości, w których każda z nich wypiła inny sok? No to rysujemy sobie znowu podobnie dziewczynkę pierwszą, dziewczynkę drugą, dziewczynkę trzecią. I teraz podchodzi ta nasza Basia. Ona wybiera sobie dowolny sok. Jest szefową. No to wybrała sobie sok na 5 sposobów. Dalej podchodzi ta nasza Ania, załóżmy. No i ona już nie może wziąć na przykład soku pomarańczowego, bo wybrała go Basia. A każda ma mieć inny. No to ile jej zostało do wyboru? Oczywiście 4. No to dalej. Została ta Zosia i ona nie może pić tego, co wybrała ta, czyli pomarańczowego nie może, brzoskwiniowego nie może. Zostały jej 3 soki do wyboru, czyli piszemy razy 3. To się równa. Mnożymy 5 razy 4, 20 razy 3, 60. Popatrz, na pewno Cię to nie zdziwi, że podpunkt A zawierał najwięcej możliwości. Oczywiście, że tak, bo tutaj nie było nic uściślone. Tu były wszystkie możliwości, jakiekolwiek, czy takie same soki, czy inne. Nie miało to znaczenia, wszystkie możliwości były zawarte w tej liczbie 125. Tutaj już sprecyzowałam. Pierwsza odważna wybiera, reszta idzie za nią. W podpunkcie C z kolei każda jest inna. Każda ma swój styl i oryginalny smak. Więc ta wybrała inny sok, ta wybrała inny sok, ta wybrała inny sok. Myślę, że dosyć ciekawe zadanie, nieprawda? Kolejne zadanie. Na ile sposobów można rozmieścić 3 osoby, mając fotel, krzesło, stolik? Proszę bardzo, zadanie numer 7. Mamy 3 osoby i mamy fotel, krzesło i tam był chyba stolik, tak? Czyli będziemy tu mówić o takiej relacji, że siadamy, tak? I teraz popatrz. Mamy 3 osoby, mamy trzy rzeczy, na których możemy usiąść, tak? Czyli mamy fotel, krzesło, stolik. Ile klatek będziemy rysować? Mówimy o pewnym przyporządkowaniu. Czyli na przykład możemy potraktować, że osoby wybierają sobie miejsce do siedzenia. O taka pewna relacja. Czyli narysuję 3 klatki i niech moje 3 klatki oznaczają pierwsza osoba, druga osoba, trzecia osoba. No to proszę bardzo. Podchodzi pierwsza osoba i widzi fotel, krzesło, stolik. Ma wybór, tak? Wybiera jedną z 3 możliwości. No to piszemy jej 3 razy.
Podchodzi druga osoba, widzi, że na przykład krzesło jest zajęte i da ma możliwości. Oczywiście, że dwie. Podchodzi trzecia osoba, o, widzi, krzesło zajęte, fotel zajęty. No niestety, został mi stołek. No to nie ma wyboru, więc mogę napisać jeden. No to to się równa. I liczymy 3 razy 2 razy 1 to jest 6. Popatrz, mamy 6 możliwości, nie dużo, ale w takim zadaniu chciałam Ci tutaj przekazać tą relację, żebyś po raz kolejny umiał podpisywać kratki i tutaj, żebyś umiał odpowiednie przyporządkowanie uczynić. No to robimy zadanie numer 8. Są to krótkie zadania, dlatego jesteśmy w stanie, mało miejsca nam zajmuje po prostu, jesteśmy w stanie mniej czasu poświęcić na to, mało miejsca nam zajmuje na tablicy. Zadanie numer 8. Na ile sposobów można ustawić w kolejce trójkę dziewcząt, która napisze 3 dziewczynki i dwójkę chłopców? Na ile sposobów można ustawić w kolejce trójkę dziewcząt i dwójkę chłopców? I później jest jeszcze jedno pytanie, zadałam dodatkowe. To samo pytanie przy założeniu, że dziewczęta stać mają przed chłopcami. Czyli najpierw zrobimy pierwsze. Czyli na ile sposobów możemy ustawić w kolejce 3 dziewczynki i 2 chłopaków? Popatrz, żeby była kolejka, na przykład do kina, nie? Jeden za drugim stoi. Jak się stoi do kina, kupić bilety, szczególnie jak jest jakiś nowy seans. No to ważne jest, w którym miejscu ja stoję. Czy jako pierwsza kupię, bo sobie lepszy bilet wybiorę, nie? Ile lepsze miejsce sobie wybiorę. Czy jako druga, jako trzecia, jako czwarta, jako piąta. No więc rysujemy ile kratek? Oczywiście 5. Raz, 2, 3, 4, 5. I teraz załóżmy, że będziemy mieć to, ta kratka może oznaczać mi miejsce, a może mi oznaczać też osobę, prawda? Może mi oznaczać osobę, w związku z czym tutaj tak naprawdę nie ma znaczenia, czy potraktujemy to jako miejsce, czy jako osobę. A myślę, że może potraktujemy jako miejsce. Czyli pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, piąte miejsce. Akurat w tym podpunkcie, w tym pierwszym pytaniu moim, nie ma to kompletnie znaczenia, ale podpiszmy jako miejsce. Czyli to miejsce, żebyś dobrze zrozumiał, oznacza jestem pierwszy w kolejce, najważniejszy. Później jest to drugie miejsce, później to miejsce, później to miejsce, później to miejsce. No to proszę bardzo, na pierwszym miejscu może stać jedna z ilu osób? Ile osób w ogóle stoi w kolejce do kina? Oczywiście stoi 5. Tutaj akurat była, no, kolejka. Nie wiadomo, czy do kina, ale ja tak powiedziałam, do kina. No. Dobra, czyli stoi 5 osób. No to mam możliwości 5 do wyboru, do obsadzenia tych osób. No to raz na drugim miejscu. Już tu ustawiłam na przykład Basię. To już tej Basi nie ma, czyli do możliwości do wyboru mam 4. Raz. Tu ustawiłam już Basię na przykład i Zosię. No to mi zostały 3 osoby. No to ustawiłam, załóżmy chłopaka, obojętnie, to mi zostały 2 możliwości do wyboru. No i na końcu oczywiście wyboru nie mam, jest jakaś ta jedna ostatnia środka, która siada, która no w tym wypadku nie siada, tylko przepraszam, stoi w kolejce. No i to się równa. I teraz mnożymy. 5 razy 4, 20, razy 3, 60, razy 2, 120. No dość dużo tych możliwości. A pomyśl, ile by było możliwości, gdybym ja tak 10 osób ustawiła? O! Bardzo duża liczba. Dlatego czasem w zadaniach maturalnych egzaminatorzy, którzy układają te zestawy maturalne, robią tak, że odpowiedź A, odpowiedź B, odpowiedź C, odpowiedź D, jeżeli to jest zadanie testowe, jest nie składająca się z wyniku, tylko na przykład w odpowiedzi A piszą 8 razy 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1. A w odpowiedzi B piszą 7 razy 6 razy 5 razy 4 razy 3 razy 2 razy 1 i nie każą Ci tego wyliczać, tylko masz wybrać odpowiednią odpowiedź. No tak też oczywiście można, prawda, konstruować zadania w różny sposób. No to teraz robimy, a nie jeszcze zadanie 9, przepraszam. Robimy teraz jeszcze drugie pytanie, bo bym zapomniała. A chociaż mogłam tutaj zaznaczyć pierwsze pytanie, tu drugie zadanie, a tu mogło zostać faktycznie to zadanie 9. Dobra, teraz mamy jeszcze w tym zadaniu 8 to samo pytanie przy założeniu, że dziewczęta mają stać przed chłopcami. No to powiedzmy, ile kratek rysujemy? Oczywiście, że 5. Sytuacja się nie zmienia, przecież ktoś na kogoś nie wlezie w tej kolejce, tylko
zmienia się pewna relacja, że w tym podpunkcie chciałam Ci zwrócić szczególną uwagę na to, że oczywiście dziewczynki mają pierwszeństwo, czyli dziewczynki mają stać przed chłopcami. Czyli co sobie zaznaczymy teraz? Zaznaczę sobie, że dziewczynek było trzy, czyli ja podpiszę klamerką, o, tu mają być dziewczynki, bo one mają pierwszeństwo. A teraz tutaj z tyłu stoją sobie chłopaki. A niechże se stoją z tyłu, nic im nie zaszkodzi. Dobra, no to na pierwszym miejscu ja teraz mam do wyboru już nie pięć osób, same dziewczynki. Rotuję, permutuję, wybieram, tak? Czyli na pierwszym miejscu mam możliwości trzy. No to obsadziłam już Basię, no to została mi Zosia i Ania, tak? No to już mi zostały dwie możliwości. Obsadziłam Anię, no to bidulka Zosia jest jako trzecia. No to teraz stawiam chłopaków. Mam na przykład Bartka i Giemka. I Bartek może stać na przykład na miejscu czwartym, albo ten mój Giemek. Czyli mam ile chłopaków do wyboru? Oczywiście dwóch. Załóżmy, że postawiłam tego mojego Bartka na czwartym miejscu, no to Giemek nie ma wyboru. Idzie na miejsce piąte. I to się równa. I teraz mnożymy, oczywiście mały wynik będzie. 3 razy 2 to jest 6, razy 1 to mamy 6 i razy 2, 12. Popatrz, jak narzucę Ci kolejność, czyli Ci powiem, o dziewczynki, los na początek, chłopaki na koniec. Popatrz, ile razy zmniejszyła mi się ilość wyników. 10 razy, tu było 120, tu jest tylko 12. Czyli jeżeli ja w zadaniu narzucam konkretne, dodatkowe jakieś założenia, to jest możliwe, że zmniejszy mi się ilość tych ustawień możliwości. Bardzo ciekawe zadanie, ponieważ takie możliwości ustawień też bywają na maturze. Zadanie dziewiąte teraz, no też z ustawieniami. Popatrz, na ile sposobów można ustawić w kolejce trójkę dziewcząt, czyli napiszę trzy dziewczynki i trzech chłopców. Ustawiam trzy dziewczynki i trzech chłopców. I teraz tak, aby dziewczęta stały na przemian z chłopcami. One mają stać na przemian. Te dziewczynki mają stać na przemian, czyli popatrzmy, ile w ogóle kratek rysujemy. W ogóle od tego wyjdźmy, tak? Są trzy dziewczynki i trzech chłopców. Czyli ile kratek rysujemy? Oczywiście sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co to znaczy na przemian? Tu jest oczywiście, ja podpiszę, pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, piąte miejsce, szóste miejsce. Co to znaczy, że na przemian? To znaczy, oczywiście, że będzie chłopak, dziewczynka. Chłopak, dziewczynka. Chłopak, dziewczynka. Jasne? Oczywiście. Ale ktoś mi powie tak, proszę Panią, a dlaczego Pani napisała, że pierwszy ma stać chłopak? A skąd to Pani wie? Nie wiem. Dlatego muszę dać również drugi przypadek. A pamiętasz, że danie drugiego przypadku to wchodzi już delikatnie reguła dodawania. Czyli ja teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć szybciutko zrobię i podpiszę pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce, piąte miejsce, szóste miejsce. I teraz założę również, że może stać pierwsza dziewczynka. Czyli dziewczynka, chłopak, dziewczynka, chłopak. Dziewczynka, chłopak. Tak się składa, że zarówno chłopaków, jak i dziewcząt jest tyle samo. Gdyby któregoś było mniej, tak, to wtedy możliwe, że nie miałabym już takich dwóch przypadków. Ale że ich jest tyle samo, to są dwa przypadki. Na początku z chłopakiem, na początku z dziewczynką. No to proszę bardzo. Tego chłopaka mam na ile możliwości do wyboru? To miejsce obsadzam chłopakiem. Ile mam chłopaków do wyboru? Oczywiście trzech. Razy. Może zrobimy w ten sposób, że najpierw ustawimy sobie chłopaków, nie? Będzie nam tak wygodnie. No to gdzie mamy chłopaka? Tutaj. Już tego obsadziłam jednego, jakiegoś tam. No to teraz tutaj mam już dwóch do wyboru. No to teraz już tego obsadziłam. No to ten chłopak mi został, prawda? No to ten nie ma wyboru, pisuje jeden. To samo robię z dziewczynkami. Tu jest pierwsza dziewczynka, a ile ich było? Trzy. No to piszę razy trzy. Dokładam tutaj kropeczkę. Teraz druga dziewczynka. No już jedną obsadziłam, dwie mi zostały. Wpisuję dwa. No i biedulka, trzecia dziewczynka. No nie ma wyboru. No to co? Jak nie ma wyboru, to razy jeden.
No to teraz tutaj, jak przypuszczasz, oczywiście sytuacja będzie analogiczna. Pierwsza dziewczynka, trzy możliwości. Pierwszy chłopak, trzy możliwości. Druga dziewczynka, dwie możliwości. Drugi chłopak, dwie możliwości. No i te bidurki na końcu nie mają, tak jak powiedziałam wcześniej, możliwości. No to mnożymy. 3 razy 3, 9. No i razy 4 to jest 36. Dodać 3 razy 3, 9 razy 4, 36. Możliwości jest 72. Czy tutaj troszkę, popatrzcie, w tych zadaniach pobawiliśmy się troszkę z ustawieniami osób. No, to są zadania, które bywają w arkuszach maturalnych, jak sobie będziesz ćwiczył już przed samą maturą. I jeszcze zadanie 10, może jakoś tutaj zmieszczę, chciałabym to zrobić. Na ile sposobów dwoje osób może zająć dwa spośród czterech miejsc? Czyli piszę dwie osoby i cztery miejsca. Bardzo często młodzież, widząc takie zadanie, gdzie mamy dwie osoby, a cztery miejsca, nie wie, czy rysujemy dwie kratki, czy rysujemy cztery kratki. Ja im wtedy zawsze tłumaczę w ten sposób. Wyobraź sobie, że idziesz do kina i w kinie widzisz cztery wolne miejsca. To ty wybierasz miejsca, czy miejsca wybierają ciebie? Oczywiście, że to osoby wybierają miejsca, czyli ile kratek narysujemy? Jasne, że narysujemy dwie kratki. To jest pierwsza osoba, ta kratka, to jest druga osoba. Oczywiście, wyobraź sobie, widzisz wolne cztery miejsca, tak, wchodzi pierwsza osoba. Ona ma do wyboru jedno z czterech tych wolnych miejsc. No to cztery możliwości. Razy wchodzi druga osoba. Zakładamy oczywiście, że nie siedzimy jeden na drugim, czy na kolanach, nie? Tylko wchodzi druga osoba i ta osoba widzi już teraz trzy wolne miejsca, więc siada na jednym z trzech wolnych miejsc. Czyli razy 3 równa się 12. No i to jest właśnie ten przypadek, czyli ten przypadek, kiedy, popatrz, ten wynik jest niewielką liczbą. Natomiast robiliśmy takie zadania, podsumowując już tą dzisiejszą naszą lekcję, nasze spotkanie, robiliśmy takie zadania, gdzie było dużo możliwości, 120. Ale robiliśmy też takie zadanie, gdzie możliwości było aż ponad 5000. Popatrz, jakie to wszystko jest piękne. Raz tych możliwości jest dużo, raz tych możliwości jest mało, ale rachunek prawdopodobieństwa ma to do siebie, że jesteśmy w stanie sobie to zadanie przenieść na rzeczywistość. Czyli tutaj macie przykład zadań ze zsiadaniem, prawda, na miejscach. Robiliśmy przykład, że rzucamy sobie kostką, że rzucamy monetą. No, tu chciałam Wam pokazać to piękno. Oczywiście rachunku prawdopodobieństwa, reguły mnożenia, ale to oczywiście nie wszystko jeszcze. Jeżeli przeszkadzało Ci to, że bardzo tak gestykulowałam, czy tak się wczuwałam, no to musisz mnie wybaczyć. Ja po prostu kocham, uwielbiam prawdopodobieństwo, rachunek kombinatoryki. Lubię, to bardzo lubię, ponieważ mogę tak namacalnie wytłumaczyć te rzeczy na przykładzie z życia codziennym. Bo często tą matematykę tak ciężko się tłumaczy, bo na x-ach, na y-ach, na pewnym przyporządkowaniu. A tutaj, popatrz, ja mogę konkretnie tłumaczyć na przykładach. Nie są to trudne rzeczy i wiele moich uczniów właśnie bardzo lubi regułę mnożenia, bardzo lubi rachunek prawdopodobieństwa. Mam nadzieję, że Ty też to polubisz. Jeżeli Ci się to spodobało, to spróbuj razem ze mną brnąć dalej w tą wspaniałą krainę matematyki, tym razem krainę rachunku prawdopodobieństwa, czyli wielu, wielu możliwości.